Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk Motoryzacyjny. Pozdrawiam wszystkich sympatyków, subskrybentów. Dzisiaj kolejny odcinek o silnikach. Kontynuacja silników PSA, Peugeot, Citroen, tym razem silnik 2.2. 16-zaworowy o mocy 158 do 163 koni. Oznaczony symbolem EW12, występował w takich autach jak Peugeot 807, Citroen C8, Peugeot 607, Peugeot 407, 406. Także w szerokiej gamie koncernu Citroena Peugeot. Od 2000 roku praktycznie silnik czterocylindrowy, 16-zaworowy, wtrysk wielopunktowy. Rozrząd na pasku, wymiana co 120 tysięcy lub 5 lat. Oleju niecałe 4,5 litra. Najczęściej 5W40, wymiana co 30 tysięcy km. Silnik nadający się i dosyć dobrze współpracujący z instalacją gazową. Średnie spalanie benzyny to tutaj okolice raczej od 8-10 litrów w górę. Na trasie będzie to mniej, w mieście więcej, raczej w okolicach 12 litrów. Co do zalet tego silnika, no tutaj silnik jest dosyć ciekawie rozwiązany, jak na lata, w których były oferowane zmienne fazy rozrządu, wałki wyrównoważające. Na pewno zaletami tego silnika jest dosyć dobra dynamika, elastyczność. Kultura pracy, sam silnik jest dosyć trwały, dobrze też znosi zasilanie instalacją gazową. Co do wad, no niestety osprzęt tego silnika jest dosyć awaryjny. Problemy ze zmiennymi fazami rozrządu, z wariatorem najczęściej. Problemy z czujnikami, z wszelaką elektroniką silnika, z silniczkiem krokowym, z sondami lambda, z przepustnicą. Dosyć spore spalanie. Niektórzy użytkownicy narzekają na to, że silnik spala w mieście powyżej 12 litrów. Także tutaj jest to na pewno dla niektórych wada. Także poza tym warto zwrócić uwagę także na drobne wycieki oleju z silnika, jak także w autach z większymi przebiegami, szczególnie na instalacji gazowej. To spalanie oleju także może być spore. Nawet w okolicach 2-3 litrów na 10 tysięcy kilometrów to już to spalanie później może tylko rosnąć. Najczęściej tutaj przyczyną są uszczelniacze zaworowe i pierścienie na tłokach. Także to by było na tyle odnośnie silnika 2.2 16V PSA. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia na następnego odcinka. Pozdrawiam.